terenowe. Mamy motocykle enduro, motocykle motocrossowe z motoklubu Oborniki. Jesteśmy tutaj tak naprawdę dzięki kilku osobom, które ma pozytywną zajawkę odnośnie motocrossu, odnośnie offroadu. Dzięki gminie Oborniki, która nas wspiera. Dzięki Centrum Dalman z Obornik. No i wystawiamy się, pokazujemy zwiedzającym nasz świat, świat offroadu, świat motocrossu. Przygotowujemy się też do trzeciej edycji Barw Dakaru, która odbędzie się w Obornikach 11-12 maja. Zgłosiło się już ponad 200 załóg, które będą się ścigały w dwóch rajdach, w rajdzie offroadowym, w tym, który był w zeszłym roku, i w rajdzie Super Rally. To są dwa odcinki specjalne, które będą prowadziły przez obornickie lasy. Różnice, jeśli chodzi o poprzednią edycję, to ten drugi rajd Super Rally, którego nie było w zeszłym roku, który przygotowujemy już od 2 miesięcy. Przyjeżdżają tam zawodnicy, którzy ścigają się praktycznie zawodowo. Bardzo duże, popularne teamy. Będzie parę niespodzianek, będą nowi wystawcy. No i to tyle. No nie będzie niestety w tym roku biegu ze względu na remonty w Obornikach. Wszystko pozostanie tak jak w zeszłym roku. Wszelkie informacje dostarcza nam Facebook, na którym ja promuję miasto, promuję Paweł Krzybowski, który, że tak powiem, jest mózgiem, jeśli chodzi o offroad. Myślę, że w gazetach obornickich pojawią się jakieś informacje, ale przede wszystkim gdzieś tam internet i Facebook. Wszystkich chętnych oczywiście, którzy chcą zobaczyć offroad z bliska, którzy chcą zobaczyć sprzęty dakarowe z bliska oraz Super Rally, czyli wyścigi profesjonalne, zapraszamy do Obornik. W tym roku, co ważne, zmiana miejsca. Nie będziemy w Centrum Dalmana ze względu na to, że są tam prowadzone prace jakieś remontowe. Będziemy w Obornickim Ośrodku Kultury, więc tam zapraszamy na 2 dni. Będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, praktycznie dla wszystkich. Z okazji tej też chciałbym bardzo podziękować Rafałowi Sonikowi, który poniekąd jest pomysłodawcą tej imprezy, który zawsze nas wspiera pozytywnie i zawsze przysyła nam swoje sprzęty, na których pokonywał bezdroża dakarowe. Tak zrobił zresztą w tym roku. Chyba jedyny sprzęt na targach, który może się poszczycić taką historią, jak ten kład, który wygrał Dakar. Także jeszcze raz, Rafał, serdecznie dzięki i mam nadzieję, że do końca naszej imprezy zawsze będziesz nas pozytywnie wspierał.